Co się dzieje, gdy umrzemy? Jest to jedno z tych kłopotliwych pytań, które dręczą nas od zarania dziejów. Czy istnieje życie po śmierci, czy też musimy pogodzić się z ponurym faktem, że gdy umrzemy, pozostajemy martwi na zawsze? To pytanie interesuje każdego. W ostatnich kilku dekadach zauważa się ożywienie zainteresowania sprawami nadprzyrodzonymi, co jest wyrazem klęski coraz bardziej widocznych materialistycznych postaw życiowych. Dowody tego są wokół nas. Wejdź do jakiejkolwiek księgarni i popatrz, ile miejsca przeznacza się na książki poświęcone sprawom nadprzyrodzonym. Znajdziemy tam wszystko, począwszy od tradycyjnego chrześcijaństwa, po religię wschodu, New Age, okultyzm, astrologię, wieści o odwiedzinach istot pozaziemskich i UFO. Przejdź się po sklepie z kasetami wideo i zobacz, jak wiele filmów popularyzuje sprawy nadprzyrodzone. Films like Ghost, Always, Almost an Angel, Vibes, Field of Dreams, Dead Again, Truly Madly Deeply, Flatliners, Beetlejuice, Switch and more. Nie trudno zauważyć, że pojawiło się niezadowolenie z materialnych wartości. Nauka udowodniła, że nie tylko nie potrafi odpowiedzieć na większość naszych ogromnych wyzwań, ale sama jest przyczyną niektórych największych problemów, jak na przykład zagrożenie nuklearne, zanieczyszczenie środowiska spowodowane skażeniem chemicznym i błędami technologicznymi. Czy można się dziwić, że szukamy gdzie indziej odpowiedzi na nasze kłopoty? Przez tysiące lat w zasadzie wszystkie religie utrzymywały, że śmierć nie jest końcem, że istnieje jakaś forma egzystencji poza grobem. Problem w tym, której uwierzyć. Przez długi czas poglądy społeczeństwa zachodniego były zdominowane przez tradycję chrześcijańską, która ukierunkowywała wierzenia związane ze śmiercią i nadzieją na coś po życiu na tym świecie. Jednakże dla wielu ludzi tradycyjne pojęcia nieba, czyśćca i wiecznie płonącego piekła są zbyt prymitywne, aby je zaakceptować. W konsekwencji tego odrzuca się tradycyjną wiarę chrześcijańską jako nieodpowiadającą rzeczywistym problemom życiowym. Wielu przyjmuje stoicki pogląd, kiedy jesteś martwy, nie żyjesz, albo poszukuje nowych odpowiedzi na życiowe pytania. Jest w człowieku coś, co każe nam szukać rzeczy transcendentalnych. Jest to idea cyklu, kręgu, w którym znajduje się nieśmiertelna wartość, jakby swego rodzaju orbita, na której zatrzymujemy się tu lub tam. Idea ta jest koncepcją wschodu, całkiem obcą Biblii, nie znajdującą się w Biblii w ogóle. Nasze życie jest bardzo krótkie. Jesteśmy tutaj teraz, a potem nagle umieramy. I nie ma nas. Wielu ludzi poszukuje czegoś więcej. Ruch New Age ma tu wiele do powiedzenia, dlatego że oferuje jakby coś, co nas nie ogranicza. Według poglądów ruchu New Age, żyliśmy w przeszłości niezliczoną ilość razy i przez te kolejne okresy posuwaliśmy się ku ostatecznej doskonałości. Jest to pewna forma duchowego rozwoju ludzkości. Filozofia religii wschodu dostarcza argumentów, które mają świadczyć, że nie umrzemy. Stwierdza ona, że natura człowieka jest tajemnicą rzekomo wciąż istniejącego życia, jego elementem i wartością. I że śmierć jest jedynie przejściem z jednego stanu w drugi. Ideą zatem była ucieczka od materialnej formy za pomocą duchowego rozwoju, poprzez mnogość wcieleń aż do stanu, w którym następne nie będą już potrzebne. Porzucano więc przyjemności cielesne na rzecz ducha, kładąc nacisk na medytację w poszukiwaniu sposobu wyzwolenia. Twoja duchowa karma wyznaczała poziom, na którym zaczynało się następne wcielenie. Może to być dla ludzi atrakcyjne, ale nie koresponduje wcale z tym, czego naucza Pismo Święte, a na pewno też nie z tym, co podaje nauka. Nie ma naukowych dowodów na to, że człowiek umiera w jednym miejscu i pojawia się następnie na drugim, tylko w innej postaci. To, o czym wiemy z fizyki i biologii, sprzeciwia się całkowicie takiemu poglądowi. Ale teraz pojawiają się dalsze trudności. Jeśli przeszliśmy duchową ewolucję w ciągu milionów lat egzystencji, to wygląda na to, że nie mamy czym się chwalić.
Wiek XX był najbardziej krwawy w historii ludzkości. Wydaje się, że nie jesteśmy lepsi od naszych przodków, rzucających w siebie kamieniami. Wierzenia w reinkarnację dają się najwyraźniej zauważyć w społeczeństwie Indii, gdzie hinduizm wywierał wpływ przez tysiące lat. Jak dotąd wiara ta nie podniosła ani jakości życia, ani nie doprowadziła do powstania bardziej sprawiedliwego systemu społecznego. Jeśli nie jestem niczym więcej, tylko jakimś duchem, i jeśli tak wędruję bez końca w tym niekończącym się cyklu, jeśli nie mam możliwości wejścia ani wyjścia, czego w istocie nauczają filozofie Wschodu, wtedy muszę postawić sobie pytanie, czy jest jakiś powód, dla którego tu jestem? Doktryna o reinkarnacji tak dewaluuje obecne życie, że nic, co przyjęliśmy za rzecz normalną, nie jest już pewne. Niebezpieczeństwo ruchu New Age leży w tym, że stwierdza, iż i tak życie nasze jest wieczne. Po co więc myśleć o Jezusie? Po co zastanawiać się nad 10 przykazaniami? Możesz sobie żyć jak chcesz, a i tak będziesz miał życie wieczne. To jest niebezpieczne. Niektórzy zwolennicy New Age uważają, że nie powinniśmy być zbyt surowi w ocenie Hitlera i tych, którzy odpowiadali za Holokaust, albo Pol Pota, który zabijał swoich rodaków. W końcu, twierdzą, nie mamy pojęcia, co dzieje się w całym procesie cierpienia. Akt ludobójstwa jest tylko częścią procesu ewolucji duchowej, w którym ofiary współuczestniczą, podążając drogą swego duchowego rozwoju. Przestępcy mogą czuć się dobrze, przekonani, że wcale nie położyli kresu istnieniu swoich ofiar, ponieważ tak naprawdę to nikt nie umarł. Według tych, którzy wierzą w reinkarnację, śmierć nie istnieje. Moje myśli kontrolują moje czyny. Wydaje mi się, że zgadzamy się z tym. Dlatego jeśli uważam, że moje myślenie jest poprawne, jeśli uważam, że moje życie kierowane jest nie tym, co czynię, ale jakąś nieśmiertelną cechą człowieka, wtedy moje postępowanie nie ma już znaczenia i może być nawet nieetyczne. A skoro ludobójstwo może służyć celowi duchowemu, to może też samobójstwo i morderstwo. Ciało może być wielokrotnie odrzucane, niczym stare ubranie, bez dotykania prawdziwego ja. W konsekwencji tego morderca może skwitować swoją zbrodnię tylko wzruszeniem ramion i nieszczerą obietnicą, że następnym razem się poprawi, albo przynajmniej w przyszłym życiu odpokutuje za tę lub inne zbrodnie i czuć się dobrze przez wiarę, że jego ofiara zgadza się na ten akt przemocy służący jej własnej duchowej ewolucji. Bhagwan Sri Rajneesh, założyciel Międzynarodowej Fundacji Rajneesh, ukuł następujące twierdzenie. To mówi Krishna, zabijaj, morduj, w pełni świadomie, wiedząc, że nikt nie jest zamordowany i nikt nie jest zabity. Ty tylko niszczysz formy. Ale co z dowodami wynikającymi z badań dotyczących minionego życia, które sugerują, że żyliśmy wcześniej w innych czasach i w innych ciałach? Nowy fenomen stanowi powrót przy pomocy hipnozy do doświadczeń minionych lat. Dr Jan Stevenson, wybitny parapsycholog z Uniwersytetu w stanie Virginia, przebadał wiele opisanych przypadków minionego życia. Świadomy wartości swoich odkryć, utrzymuje, że kryptomnezja, podatność na hipnozę i nawet opętanie mają taką samą wartość jak jakiekolwiek przypadki cofania się do przeszłego życia. Tak więc dokąd nas to prowadzi, skoro zarówno reinkarnacja, jak i tradycyjna wiara chrześcijańska w nieśmiertelność duszy nie są satysfakcjonujące? Czy rzeczywiście śmierć jest końcem? No cóż, a jeśli coś pominęliśmy? Co jeśli w próbach umiejscowienia prawdy o tym, co dzieje się po śmierci, ominęliśmy fakt, że starożytni mogli mieć nam coś do powiedzenia? Jednym z pierwszych, który ponownie odkrył starożytną naukę Biblii na temat śmierci, był katolicki mnich Martin Luther, żyjący w XVI wieku. Na początku Luther przyjmował tradycyjną naukę Kościoła, ale gdy zmagał się z własnymi wątpliwościami, stawał się coraz bardziej niespokojny z powodu wpływu filozofii greckiej na wierzenia Kościoła. Luther uważał, że po śmierci ludzie popadają w stan nieświadomości. Ludzkość ma przed sobą przyszłe życie, wnioskował, ale nadejdzie ono wraz ze zmartwychwstaniem przy końcu dziejów. Powiedział,
Właśnie tak jak ten, kto zasypia i po przebudzeniu stwierdza zaskoczony, że jest już poranek, tak i my nagle powstaniemy w dzień ostateczny, nie wiedząc, jak to się stało, że umarliśmy. Luther studiował słowa Salomona zapisane w Księdze Kaznodziei. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma działania ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. I odpowiedział w ten sposób. Salomon myśli więc, że umarli tylko śpią, nie myślą więc o niczym, leżą nie licząc dni ani lat, ale kiedy się obudzą, będzie im się wydawało, że była to zaledwie chwila. W końcu zdemaskował kościelną naukę na temat nieśmiertelności duszy, nazywając ją potworną opinią. W swych przekonaniach Luther nie był osamotniony. William Tyndale, człowiek, który przetłumaczył Nowy Testament z języka greckiego na angielski, doszedł do tego samego wniosku. Kiedy Sir Thomas More zaatakował Lutra i jego nauczanie na temat śpiącej duszy, Tyndale przyszedł Lutrowi z pomocą. Prawdziwa wiara, pisał, wskazuje na zmartwychwstanie, o którym przypomina się nam w każdej godzinie. Pogańscy filozofowie, zaprzeczając temu, wskazywali, że dusze żyją zawsze, a papież połączył ze sobą duchową doktrynę Chrystusa z cielesną doktryną filozofów. Rzeczy te są jednak tak ze sobą sprzeczne, że nie mogą się pogodzić. Skoro dusze są w niebie, powiedzcie mi, dlaczego nie są takie jak aniołowie? I w końcu, po co całe zmartwychwstanie? Nauka Starego Testamentu podaje, że człowiek jest jednostką psychofizyczną, a jego ciało i duch są niepodzielne, jedno nie przeżywa śmierci drugiego. Tak więc w myśleniu semickim, hebrajskim, patrzymy na człowieka jako na całość. Nie ma tu podziału, nie ma też jakiegoś przymierza duszy i ciała. Pierwsze odniesienie do duszy znajdujemy w ogrodzie Eden. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą. Adam został ukształtowany z prochu ziemi. To było jego ciało. Następnie Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia, moc Boga, i stał się Adam duszą żywiącą. To wskazuje nam, że Bóg nie włożył w Adama nieśmiertelnej duszy, a raczej to Adam stał się duszą żyjącą. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że jeśli zjedzą owoc z drzewa, umrą. Wąż powiedział im, że na pewno nie umrą. W pewnym sensie jest to sednem ruchu New Age. Jakkolwiek sobie to wyobrażamy, stanowi to coś, co posiadamy w sobie, coś, co istnieje w nas i co jest wieczne, co żyje zawsze i że to jest życie. Słowo śmiertelny znaczy podlegający śmierci, a nieśmiertelny oznacza przeciwieństwo tego, niezniszczalny. Interesujące, że podczas gdy Biblia używa słów dusza i duch, aż 1642 razy nigdy nie łączy słowa nieśmiertelny z żadnym z tych pojęć. Apostoł Paweł stwierdza, że nieśmiertelność jest darem, jaki otrzymamy przy powrocie Jezusa. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili. W okamgnieniu na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Nie ma w nas niczego, co byłoby wieczne. Życie wieczne jest darem, jaki Bóg nam daje przez Jezusa Chrystusa. Gdy Biblia jasno stwierdza, że Bóg jest jedynym, który jest nieśmiertelny, jest niemożliwe, aby znaleźć teksty sugerujące, że mamy duszę albo ducha, które są nieśmiertelne. Gdy Adam został stworzony, Bóg uformował jego ciało z prochu ziemi, tchnął życie w jego nozdrza i Adam stał się duszą żyjącą. Według Księgi Kaznodziei Salomona przy śmierci pojawia się dokładnie tego przeciwieństwo. Wróci proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Stary Testament jasno stwierdza, że gdy człowiek umiera, wtedy zasypia. Nie jest świadomy niczego. Czasami zadawane jest pytanie, co się dzieje, gdy nasz dech wraca do Boga? Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Z tego tekstu wynika, że po śmierci człowiek nie może myśleć, argumentować, ani martwić się o cokolwiek. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć,
lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Jezus często zatrzymywał się u pewnej rodziny w Betanii, zaraz za Jerozolimą. Rodzina składała się z dwóch sióstr, Marii i Marty, i brata Łazarza. Łazarz zachorował. Maria i Marta posłały więc wiadomość do Jezusa. Kiedy wieść do Jezusa dotarła, nie wyruszył natychmiast do Betanii, aby znaleźć się przy Łazarzu, ale zwlekał przez 2 dni, zanim udał się do niego. Jednakże uprzedził swoich uczniów o tym, co zastaną po przybyciu na miejsce. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Po przybyciu Jezus poprosił, aby zaprowadzono go do grobu i odsunięto kamień przy wejściu. Zawsze praktyczna Marta powiedziała, że po 4 dniach ciało będzie cuchnęło, ale odsunięto kamień. Donośnym głosem Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź. I Łazarz pojawił się przy wyjściu, owinięty w pogrzebowe szaty. Punktem kulminacyjnym było poproszenie przez Jezusa otaczających ludzi o rozwiązanie Łazarza. Komentując ten epizod biblijny, wielki angielski poeta John Milton, autor Raju Utraconego, wskazał na fakt, że jeśli dusza Łazarza, to znaczy jeśli sam Łazarz nie był w grobie, dlaczego Chrystus wołał do pozbawionego życia ciała, które nie mogło słyszeć? Jeśli to była dusza, do której się zwrócił, dlaczego wołał do niej tam, gdzie jej nie było? Śmierć, nawiązując do słów Jezusa, była po prostu stanem nieświadomego snu. Powiedzmy, że matka umiera, a jej świadoma, nieśmiertelna dusza znajduje się w niebie. Przypuśćmy, że może popatrzeć w dół i zobaczyć wszystko, co się dzieje na ziemi, że widzi swego syna zaatakowanego w nocy i torturowanego przez napastników. Jak myślicie, czy matka może być szczęśliwa w niebie? Albo powiedzmy, że mały chłopiec kopnął piłkę na jezdnię. W tym momencie z dużą prędkością nadjechał samochód. Gdyby jego matka była w niebie świadoma tego wszystkiego, krzyknęłaby: och nie, zatrzymaj się! Albo zmarły mąż, który spogląda na dół z nieba i widzi swoją ukochaną żonę cierpiącą z powodu raka. Jednak nic na to nie może poradzić. Z tych wszystkich praktycznych powodów wydaje się, że Bóg dobrze to wszystko poukładał. W śmierci tylko odpoczywamy, śpiąc do czasu, aż Jezus przyjdzie znowu i nas obudzi. Nie będzie już więcej ataków serca, nigdy więcej smutku. Skąd więc chrześcijanie wzięli wiarę w nieśmiertelną duszę? Obok pism żydowskich, które istniały już od wieków, pojawiła się myśl filozofów greckich, że dusza nie ma ani początku, ani końca, że jest podobna do Boga i może istnieć przez całą wieczność, może wejść na jakiś czas w ciało ludzkie i później go opuścić. Ta idea przedostała się do chrześcijaństwa zapewne w drugim wieku naszej ery. W powstałych zmianach swoją rolę odegrał wyraźny rozdział pomiędzy chrześcijanami i Żydami. Chrześcijanie, chcąc wyraźnie oddzielić się od Żydów, zaczęli odrzucać niemal wszystko, co miało jakikolwiek związek z Żydami. W ten sposób odrzucono sabat, pisma żydowskie i tym podobne. To doprowadziło do dalszego problemu, bowiem hebrajskie Pismo Święte jest podstawą filozoficzną dla Nowego Testamentu. Gdy więc odrzucono pismo żydowskie, potrzebowano czegoś innego. Zaczęto więc przejmować filozofię grecką, Arystotelesa, Platona i innych filozofów, aby budować podstawę filozoficzną dla Nowego Testamentu. W następnym stuleciu fala hellenistyczna zalała pierwotne zrozumienie prawd Kościoła chrześcijańskiego i wielu chrześcijan, nie wszyscy, ale znaczna część, przyjęło hellenistyczne poglądy na temat natury człowieka, a poglądy te bardzo głęboko zakorzeniły się w dzisiejszym społeczeństwie. Wraz z reformacją nastała okazja do ponownego przedstawienia czystej biblijnej nauki. Luther, Wycliffe, Tyndall i inni stali się zwolennikami biblijnego poglądu, że dusza śpi snem śmierci, ale ich następcy z powodu braku odwagi nie kontynuowali tej ważnej koncepcji. Skoro przyjęto ideę duszy nieśmiertelnej, powrócił do życia okultyzm i inne praktyki, które na początku ery chrześcijańskiej zeszły do podziemia.
Spirytyzm ożył w 1848 roku za sprawą sióstr Fox, Kate i Margaret ze stanu New York, które zaczęły komunikować się z duchem zamordowanego mężczyzny przy pomocy dźwięków, jakie wystukiwał jego duch. Porozumiewanie się z duchami zmarłych stało się modnym szaleństwem. Siostry Fox jeździły po kraju, dając publiczne występy i niedługo potem zjawisko stukającego ducha rozprzestrzeniło się ze Stanów Zjednoczonych do Europy. W późniejszym okresie życia obie siostry przyznały, że brały udział w oszustwie i nie było żadnego zamordowanego mężczyzny. Pokazały nawet sposoby, jakich używały, aby imitować odgłosy stukania. Zbyteczne jest wyjaśniać, że ci, których porwał ten fenomen, upierali się, że siostry zmieniły swoje zdanie pod przymusem. W końcu obie siostry odwołały swoje wyznania. Ale nawet to oszustwo nie powstrzymało rozwoju ruchu spirytystycznego. Większość dowodów na istnienie duchów może być wyjaśnione w prosty sposób. Zjawiska naturalne, które zostały błędnie interpretowane, naiwna wiara, czy nawet oszustwo, które powtarza się z wielu powodów. Ale czy to daje wystarczającą odpowiedź? Jedną ze zdumiewających rzeczy, jakie zapisane są w Biblii, jest ta, że chociaż nauka biblijna o stanie człowieka po śmierci jest jasna, to podane zostały też obszerne pouczenia, zabraniające komunikowania się ze zmarłymi. Jak to jest, że skoro zmarły nie wie o niczym, Biblia mimo to jest tak nieugięta w zaleceniach, abyśmy nie podejmowali prób kontaktowania się ze zmarłymi? Co może być złego w praktykowaniu takich nieszkodliwych zajęć? Dotyczy bowiem sprzymierzonych sił, zarówno zwodniczych, jak i wrogich ludzkości. Paweł pouczał młody Kościół, że chrześcijanie nie walczą przeciwko temu światu, ale przeciwko duchowym siłom zła, przeciwko siłom kierowanym przez szatana, który kusił Jezusa na pustyni na początku jego służby. Jezus wygonił wiele złych duchów i demonów, które miały zdolność komunikowania się i obawiały się tylko tego, którym był On i Jego mocy nad nimi. Na nagrobku Paula Adamsa wypisane jest takie epitafium. Zatrzymaj się, przyjacielu, gdy tędy przechodzisz. Tym, kim jesteś teraz, ja byłem już kiedyś. Tym, kim jestem teraz i ty wkrótce będziesz. Przygotuj się więc, bo na pewno pójdziesz za mną wszędzie. Kilka lat temu jakiś mały chłopak przechodził obok z kredką i dopisał następujące słowa. Nie chcę mi się wcale za tobą podążać, póki się nie dowiem, dokąd to mam zdążać. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, dokąd idziemy. Wiedzieli, że śmierć nie jest dla nas końcem. Wiedzieli, że nasze życie spoczywa w Bożych rękach. Jako chrześcijanie radujemy się nadzieją na powrót Jezusa, nadzieją, że pewnego dnia znowu się spotkamy z naszymi ukochanymi, którzy odeszli. Nie dotyczą nas słowa żegnaj na wieki, ale do zobaczenia w poranek zmartwychwstania. Czy pamiętacie zapewnienia Pawła? A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Co za obietnica i co za nadzieja. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Głos Nadziei. Czytał Marek Smalec. Tak, dzisiejszy program mógł być swego rodzaju szokiem. Jeśli bowiem wyznawałeś dotąd pogląd, że gdy człowiek umiera, wtedy natychmiast udaje się do nieba lub piekła, to rozumiem, jak się teraz czujesz. Pamiętam bowiem, jak ja się czułem, kiedy się o tym dowiedziałem, bo tak jak większość ludzi, i ja tak kiedyś wierzyłem.
Jednak od tego czasu wiele o tym myślałem i teraz wierzę w to, co podaje Biblia, że po śmierci śpimy w grobach, aż do powrotu Jezusa. Jakie byłoby to niebo dla naszych ukochanych, gdyby mieli z góry patrzeć na nas i widzieć te tragedie, w jakich uczestniczymy? Świadomość wszystkich smutków i dramatów, przez jakie przechodzą nasi ukochani, sprawiłaby, że niebo byłoby jednym z mniej atrakcyjnych miejsc, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Pomyślałem jeszcze o czymś innym. Po co Jezus miałby powracać na tę ziemię, jeśli natychmiast po śmierci wszyscy udawaliby się do nieba lub piekła? Albo po co nam zmartwychwstanie przy powrocie Jezusa? Trudno mi także zrozumieć, po co przy przyjściu Jezusa potrzebny jest sąd, skoro ludzie, którzy zmarli, już doświadczają, co to jest niebo lub piekło. Przekonałem się, że biblijna nauka na temat odpoczynku w pokoju aż do przyjścia Jezusa jest nie tylko biblijna, ale też logiczna. I gdy zdaję sobie sprawę, że zrozumienie tego może wywołać w Twoim codziennym życiu osobiste konsekwencje, mam nadzieję, że pomyślisz jeszcze nad tym, czym dzieliłem się dzisiaj z Tobą. Czy uczynisz coś dla mnie? Co sądzisz o możliwości przeczytania czegoś jeszcze na ten temat? Chciałbym Ci wysłać wspaniałą książkę, która omawia ten temat. Prześlę ją do Ciebie bez żadnych zobowiązań, z najlepszymi życzeniami. Zapisz podany teraz na ekranie numer telefonu i nie zapomnij podać nam swojego nazwiska, adresu oraz numeru tego programu, abyśmy mogli Ci przesłać odpowiedni materiał. Już oczekuję kolejnej możliwości spędzenia z Tobą 30 minut na kolejnym programie.